Decyzja o rozpoczęciu w 2016 roku reaktywacji posterunków policji nie wynikała z obiektywnej analizy stanu bezpieczeństwa oraz doboru optymalnych metod zapewnienia porządku publicznego. Kluczowym czynnikiem decydującym o strukturze i dyslokacji sił policyjnych były natomiast subiektywne oczekiwania społeczne, wyrażane w niektórych przypadkach nawet przez pojedyncze osoby. Komendant główny policji oraz nadzorujący go minister pomimo wydatkowania na odtworzenie posterunków ponad 107 milionów złotych nie przeprowadzili analizy, czy podjęte przez nich działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa obywateli lub chociaż usprawniły realizację zadań przez policję.